Witam, z tej strony Poznański Kolekcjoner i zapraszam Was dzisiaj na odcinek z FIFA, FIFA 365 2018 Blaster Box. Większość już pewnie wie, co w tym blasterku jest, już większość widziała filmiki. Ja dopiero teraz go zakupiłem i otworzę go sobie na kanale. 6 kart z limitowanej edycji, wiem, że występuje 9 różnych kart, więc może jeszcze zakupię inny blasterek. Większość tych kart trafi pewnie, znaczy wiem, że już jest w kalendarzu adwentowym, oprócz zawodnika Maticza z Manchester United, ale no, kalendarz pewnie i tak kupię. Mam tutaj też 8 saszetek, no i plakat z listą kontrolną. Cena 39 zł takiego blasterka, fajny produkt, szkoda jedynie, że te limitki się powtarzają w kalendarzu adwentowym, mogli wsadzić zupełnie inny, no ale nic nie zrobimy. Lecimy tutaj z tym blasterkiem. Blasterek jest już pusty. Tu mamy limitki zapakowane w woreczek osobno. 2, 4, 6, 8. Zostawię je na koniec. Tu widzimy, że mamy Neymarka. Plakacik z listą kontrolną. Też tego nie będę teraz rozkładał. Tu widzimy karty RAR, kluby uczestniczące i tak dalej. Lecimy z saszetkami. Może jakaś fajna karta tutaj się trafi. Jakiś rarek. A jak nie, no to mam nadzieję, że karty takie, których jeszcze tutaj w moim albumie nie ma. Jak widzieliście na kanale, za dużo filmów z tej FIFA u mnie nie było. No kilka. Kilka jednak tam się pojawiło z różnymi produktami. Będę czekał, aż ta kolekcja stanie je. Mam inne wydatki na głowie. Chcę skupić się na innych kolekcjach po uzupełnieniu braków i tak dalej. No zobaczymy, jak to wszystko będzie wychodziło. Zaczynamy tutaj od bazówek. Bazówek nie będę już Wam czytał. Pojedziemy tutaj z kartami specjalnymi. Pierwsza z nich to jest Fernando Gago, fans favorite z Boki. Tak, Boca Juniors. I mamy kartę Multiple. Mamy duet Griezmann i Gamero. Czyli dwóch Francuzów grających w Atletico Madrid. Lecimy z kolejną paczuchą. Gergo Lovrencic, fajnie. Fajna karta. I znów dwie karty specjalne, fajnie. O proszę, tym razem jest to logo Boki, tak jak był wcześniej fansik, a teraz mamy kartę znów Multiple, ale jest to trio Busquets, Rakitic i Iniesta z Barcelony. Karta Multiple, plastikowa. Lecimy z trzecią paczuchą. Kolejne karty bazowe, teraz tylko jedna karta specjalna, a jest to kolejne logo, tym razem Federacji Niemieckiej, logo Niemiec. Drugie logo, dwa fansy, trzy fansy i dwie multiple. Póki co, kolejne bazówki. Nawet Wam powiem szczerze, że nie wiem, czy mam już wszystkie bazówki. Zobaczymy to później. I tutaj dwie karty już sklejone są, czyli wiadomo, jaka jest z tyłu karta. Pierwsza z nich to fans Javier Mascherano, fans favorite. A druga to Power Up Pizzi Game Changer. Właśnie te karty Power Up tak się kleją do tych pierwszych kart, co jest przez tą matową strukturę. Lecimy z kolejną paczką i tu mamy jedną kartę specjalną i jest to Sofian Amrabat Impact Signing z Feyenoordu, karta fans. Chyba mnie najbardziej prześladuje z tych wszystkich impactów. Najczęściej udaje mi się go trafiać. Niestety jakoś tak to wyszło, że u mnie to najczęściej wpada ta karta. Mamy Nodzia z Legii. Hector i ostatnia karta. To karta specjalna fans favorite Andres Iniesta. Jeszcze dwie saszetki do końca. Piszcie, co wy trafiliście w tych blasterach, jakie najfajniejsze karty. U mnie bez rewelacji, jak widzicie, póki co
Quincy Promes, zawodnik holenderski, fans favorite, grający w Spartaku Moskwa. No i mamy ostatnią paczuchę. Czy tutaj coś będzie ekstra, to zaraz zobaczymy. Jedna karta i jedną kartą jest Viktor Lindelof, nowy nabytek szwedzki, wykupiony tutaj z Benfiki, jak kojarzę, czy Sportingu, z któregoś z tych klubów do Manchesteru United. Jak widzicie, no bez rewelacji, kilka fansów, multiple na początku wchodziły, później już przestały. Nic nie zrobimy. Zobaczymy, co z limitkę, co w limitkach jest. Mam nadzieję, że tutaj ten Matic będzie. Jak nie, no to może jeszcze kupię innego blasterka i tam się pojawi. Zaczynamy jednak od Neymara, Neymar Junior, limitka w barwach PSG. Kolejna karta z PSG, Dani Alves, obrońca brazylijski. Dani Ceballos z Realu Madryt. O kurczę, i jest Nemanja Matic, super. Poszczęściło się, jeden blasterek, no i mamy tą limitkę, której w kalendarzu nie ma adwentowym. Nemanja Matic, Manchester United. Viktor Lindelof, Manchester United również. I ostatnia karta to James Rodriguez, nowy nabytek z Bayernu Monachium. Wypożyczony z Realu, więc fajnie, ale tak jak wcześniej się orientowałem, to ten Matic jest najbardziej wartościową kartą limitowaną, bo te wszystkie inne będą w kalendarzach adwentowych, w kalendarzu adwentowym, a Matic tam się nie znajdzie. No ale super, że te wszystkie karty są właśnie w idealnym stanie w kalendarzu. Mogą one być trochę zagniecione, rogi mogą nie mieć w 100% idealne, więc super, że te karty tutaj powpadały. Pewnie kupię drugiego blastera, żeby trafić te pozostałe trzy karty, które tutaj w tym blasterze normalnie występują. Ja dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam na kolejny filmik z moim udziałem. Pozdrawiam, do usłyszenia. Hej!